Poniedziałek wystartował wakacyjny klub dziecka, czyli tygodniowy turnus dla dzieci organizowany przez Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich. Na początek instruktorzy przeprowadzali gry i zabawy integracyjne, a w kolejnych dniach uczestnicy będą m.in. zwiedzać zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu. To tam ma być zorganizowana duża część zajęć. W pierwszym turnusie udział bierze 30 dzieci w wieku od 7 do 13 lat. A co przygotowano dla uczestników na start wakacji z Domem Kultury? Zajęcia plastyczne, rysowanie na ścieżkach kredą. Myślę, że na dzisiaj będą miały bardzo dużo atrakcji. Konkurencje ruchowe, rekreacyjne i Olo przygotował grę w kapsle. My mamy tutaj wiele takich... Tak, my mamy tutaj bardzo dużo konkurencji, gdzie dzieci ogarniają swoją sprawność. Tak, a my się bawimy w chustę. Dzieci są bardzo zadowolone, fajna zabawa. I upominały się dzisiaj o zabawę w dwa ognie, także też taka typowa zabawa PRL-owska. Myślę, że uda nam się to zrobić w środę. Jakie atrakcje czekają na najmłodszych w kolejnych dniach? Opowiedział nam o tym Piotr Salata, dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich. Udajemy się do Maleńca. I tam będziemy większość czasu spędzać. Na miejscu będziemy zwiedzać muzeum, będziemy tam przeprowadzać jakieś zabawy integracyjne, będzie uruchomienie koła, będzie oprowadzanie dzieci. No, na pewno są dzieciaki takie, które jeszcze nie miały okazji odwiedzić tego wspaniałego miejsca. I tam im zorganizujemy właściwie cały pobyt. Ale tak jak mówię, to są wyjazdy do Maleńca, ale są też zajęcia te, które odbywają się tutaj na miejscu. Dzieciom bardzo podobały się przygotowane dla nich zabawy, a dla wielu z nich były to pierwsze wakacje z Domem Kultury w Końskich. Opowiedzcie mi, co dzisiaj robicie. Ja nic takiego, po prostu. No co tu robisz? Jak się bawisz? Dobrze. Mhm. Dobrze się bawię i no cieszę się, że nie muszę się nudzić w wakacje. Też się dobrze bawię, rysując kredą i też chcę jechać na wakacje. A co wam się tu najbardziej podoba? Mi się podoba to, że są różne zabawy i że no, są fajni opiekunowie. Dzisiaj rzucaliśmy kołem, malowaliśmy kredami i bawiliśmy się pionkami. Co wam się najbardziej podoba? Najbardziej nam się podobało malowanie kredami. Rzucanie hula hop i bawienie się nakrętkami. W kolejnych dniach uczestnicy jedynie w środę wezmą udział w zajęciach w Końskich. W pozostałe dni wszelkie inicjatywy przeprowadzane będą na terenie zabytkowego zakładu hutniczego w Maleńcu. Po zakończeniu pierwszej części wakacji z Domem Kultury zamieścimy w naszym portalu relacje z całego tygodnia. Drugi turnus odbędzie się w dniach od 2 do 6 sierpnia, na który już zapisano limit uczestników.